Witam wszystkich z tej strony, Tula. Witam Was w The Sims 4. Spotkajmy się z Julką. Jak widzicie, Julka jeszcze dosypia, ale przed chwilą mieliśmy rachunki 388, a mamy 519, także po prostu super. Niech ona jeszcze dośpi, no będę musiała zapłacić te rachunki, no bo co mam zrobić, prawda? I no, kurczę, kiepsko. I tak, pytałam Was, co myślicie o Paolo, z kim Julka powinna się związać, czy z Jackiem, który nam ostatnio nie popisał się, nie ukrywajmy. I w sumie tak, zdania były podzielone tak naprawdę, ale ja stwierdziłam, że Paolo tak naprawdę jeszcze nie znamy. Ktoś tam napisał, że jest do Bednarka podobny. Ja tam akurat Bednarka lubię i wizualnie też uważam, że jest całkiem niezły, no ale to wiadomo, każdy ma inny gust. Ja stwierdziłam, że poznamy go troszeczkę bliżej, zobaczymy, jak on tam wygląda. On ponoć jest w tym, no wiemy, że jest w tym drugim klubie, więc tam się wybierzemy, zobaczymy, jak on tam wygląda. Oni mają chyba w tych takich zadaniach klubu, żeby flirtowali z innymi. I to jest niefajne, dlatego pomyślałam, że pójdziemy zobaczyć, jak to wszystko tam wygląda. Kurczę, no nic tu akurat nie ma. I najwyżej przekonamy go, żeby odszedł z tamtego klubu. Zaprosimy go do naszego klubu. No i wtedy zobaczymy, słuchajcie, jak to wszystko wyjdzie. Ja bym chciała, żeby Julka sama wybrała. Ona jest młoda, jeszcze nie wiąże się na całe życie z żadnym facetem. Więc myślę, że powinna poznać jeszcze Paolo też bliżej. Rzeka też zresztą jeszcze tak jakoś mega nie zna, prawda? Więc taki mam plan właśnie, że wybierzemy się zobaczyć, jak to tam wygląda w tym ich klubie. Ewentualnie przekonamy go do odejścia z tamtego, a zaprosimy do naszego. Z tym, że właśnie, bo mi napisaliście, że żeby zaliczyć tutaj to rozmawię o tych klubach, to nie musimy z członkami. Tak, ale na przykład jak ja bym chciała zaprosić innych do klubu, no to jednak muszę być liderem, dlatego dzisiaj Julka właśnie stanie się liderką swojego klubu i spróbujemy zaprosić Paolo, no chyba, że on też okaże się jakiś beznadziejny, no to nie wiem, zobaczymy. Wiesz co, moja droga, zjedz sobie może, wyrzuć zepsute jedzenie. Czy my coś jeszcze tutaj mamy? To chyba jest zepsute? Czy te ryby są zepsute, bo nie wiem. Przeciętna podła, o. Super, to już wywalę. To chyba jest zepsute, no to weź sobie to jeszcze. A, to sprzedamy, tak? Tworzę te kapsuły, chociaż powiem wam szczerze, że zazwyczaj są te laleczki. Niestety, więc może dwie otworzę, a jedną sprzedam. Tak zrobimy. Niech ona jeszcze tutaj zje, żeby później nie płacić gdzieś tam, wiecie, no bo... Gdzieś może pogramy, żeby troszeczkę zarobić. Także tak jak mówię, jak na razie taki mam plan. Pójdziemy najpierw zobaczyć do klubu Paolo, jak to wygląda. Później przejmiemy władzę w naszym klubie i ewentualnie zwerbujemy Paolo do naszego klubu. Tak, tak to sobie wymyśliłam, bo ja bym chciała, żeby Julka go bliżej poznała i żeby sama w cudzysłowie zdecydowała, kogo wybierze. Dobra, jest Julcia. Takie niedobre, sama zrobiłaś, moja droga. Nie narzekaj. Ojej. Czy to jest nieświeże? Nie, źle przygotowane. Dobra. Sprzątnij to.
I jedziemy zobaczyć, słuchajcie. Wiem, że jest jeszcze 16, ale myślę, że to już spokojnie. Możemy zobaczyć, jak to tam wygląda. Nie wiem, czy on tam będzie. A pojedziemy same. Najwyżej go zaprosimy. No to jesteśmy. Ktoś już tu gra. Chodź, Julcia. Podejdź tutaj. Nikogo nie ma. Ale może jeszcze przyjdą. O, jest, słuchajcie. Zapytaj, jak minął dzień. Opowiedz historię klubowicza. Pochwal strój. Imprezowa miejscówka i siłownicy. Okej. Pytaj o zawód. Właśnie, bo mówiłeś, że on ma dziewczynę. Cze. Zapytaj, czy jest w związku. Zobaczymy. Sportowiec, miejsce pracy, inny klub sportowy. Sportowcem jest, widzicie. Jest singlem, widzicie? A ktoś mi napisał, że on jest... Popisuj się tańcem, Milcia. Fikołek do tyłu. Pokaż, co potrafisz. O, proszę, kto tutaj jest. No. Brawo! No proszę, proszę. Co ona robi? Albo nie, pojedynek nie. Wiecie co, może jeszcze pogramy tu u nich chwilę, zobaczymy. Chadziulka, może ktoś ci coś rzuci, bo no, pieniędzy mamy nie za wiele, niestety. A kto tu u nich jest liderem? Nie, ona jest w ideałach. Tańczy? To tylko głośność? A nie ma tu żadnych efektów? Trochę przyspieszymy, bo chcę, żeby ten punkt sobie wbiła. Co może zmienimy, bo coś tak... O, chociaż czekajcie. Dostaliśmy napiwek. Okej. Mamy 6. poziom. Julia może teraz wybrać i grać nowy gatunek muzyki. Zabezpiecz się przed wybuchem pożaru. Teraz można zamontować ulepszenia. Dynamiczna ochrona przeciwprzepięciowa i zaawansowany radiator do niektórych podiów DJ-a. Julia może także nakręcić publikę i sprawić, by Simowie z widowni ekscytowali się muzykowanie. Okej. Zaraz nakręcimy. Zmienimy. Graj remiksy. O. Nakręć publikę. Fajnie to wygląda. Aha. Okej, okay, czyli nie można cały czas jakby. No proszę. Kolejny napiwek. Pięknie. Kluby. Aha.
Ciekawe, co ile można nakręcać tą publikę. Dobra, Julka, zostaw. Pogadaj o tych klubach trochę. Vanilla piff the door. Ah, what a joke. Lunge a bird now. Left to me. I'm a bass. Son. Uh-huh. Oh, cheapy. So what a new life. Abim Rapani Baruda. Liderka obdarzona wizją, no widzicie? Rozmawiaj o klubie Ideały. Ty nie jesteś w żadnym klubie. Też nie. Też nie. Dobra, słuchajcie. A, to ty jesteś liderką. Kluby. Przekonaj do odejścia z imprezowa miejscówka. Czekaj, czy będzie chciał? Bo ja bym chciała go do naszego zwerbować. O, widzicie? Pora odejść. No i pięknie. Poznaj. Pochwal wygląd. Może poflirtujemy trochę? Humor. No i dobra, słuchajcie, lecimy do naszego klubu. Albo czekajcie, może go od razu weźmiemy, co? A nie, bo ja nie mogę, widzicie, no. No musimy, kurczę, przekonać tego do... Dobra, jesteśmy. Widzicie, on przyszedł z nami. Okej, okay, spoko. Powitanie klubowe, proszę bardzo. No hej, jakoś jestem do niego sceptycznie nastawiona. Dobra, idziemy do środka. Chodź tutaj. W ogóle jak ona wygląda... O Jezus, nie to chciałam. Jak ona wygląda? Dobra, nie wygląda źle. Porozmawiajmy o naszym klubie. No chodź, Julcia, chodź. Okej. Okay. Zaliczymy sobie może te rozmowy o klubach. Widzicie, przebywanie z nim to główny powód, dlaczego... No i okej, okay, to mamy zaliczone. No i super. Teraz... Przekonaj do ustąpienia. No. Żeby się udało. No i co? Zwariowałaś? To jest mój klub! Patrzcie, on nie chce. Dobra, pogadamy z nim trochę. Pochwal. Opowiedz historię klubowicza. Rozmawiaj o zainteresowaniach. Poznaj. Krytykuj lider. Może trochę, wiecie, podburzymy ich wszystkich. Narzekaj na lidera. O, proszę bardzo. No co za nie chce odejść, widzicie? Masakra. Właśnie, mówiliście, że jak ona będzie tańczyć... Że jak jej się to kliknie, to... Zupełnie go nie znam.
No patrzcie, oni się nawet nie znają. Też go nie zna. O, powiem ile się przyjaźnią. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. O, a to kto? Ideały. Jest! Udało się! Kochani! Pięknie! Gratuluję, Julcia! Gratuluję! Gdzie jest nasz Paolo? Chodź! Zaproś do klubu, proszę bardzo. No, Julka. No już nie gadaj z nimi, chodź. A może jego też zaprosimy? Samym chwycie tu będziemy mieć, co? No a ciebie? A, już jest, okej. Okay. No i pięknie! Ej, może jakąś kobietkę? Ty jesteś imprezowa miejscówka. Ej, może też ją zaprosimy? Nie mogę, za mało miejsc. Czekajcie, kupimy to może, co? Kurczę, ale bym chciała kupić stroje właśnie. I tutaj ustalić. Czekajcie, zrobimy tak. To mamy i to mamy. Kupmy bransoletki. Bluza dresowa, czapka z daszkiem. A, to też kupmy. Proporczyk. No to jest do domu, to nie. Drzwi klubowe, to nie. Flaga klubu. Dywan. Dobra, czekajcie, może nawet dywan. Gdzie tu dywan? Tutaj żaden dywan nie pasuje tak naprawdę. Dobra, zobaczymy tutaj. Styl. Styl może nie kolor. Kolor też nie. To? Co to jest? Aha. No okej, okay. Zobaczmy jakie mamy czapeczki. To co myśmy kupili to to? Chyba tak. Jaki byśmy chcieli kolor i jakie logo tak naprawdę. To by pasowało, nie? Chyba tak, albo to, ale chyba to weźmiemy, dobra. Całościowe, co my tu mamy, ale całościowe chyba nie. Nic takiego nie będzie fajnego raczej. Patrzymy tutaj. To jest ta kurtka nasza? Albo bluza. Albo tak. Co to wolę te kurtki? Zobaczmy spodnie. Spodnie to chyba nie ma żadnych takich do wyboru, wiecie. Ej, a może z tych damy im? No nie wiem, sama.
A dajmy im te. O, to chyba są te trąbki, co? Odblokowane. Fioletowe. No i okej. Też u nich i tak tego nie będzie widać, nie? No i co? Okulary. Nie. Chyba wszystko, nie? Chyba tak. Dobra. No już się przebrali, zobaczcie. Teraz jeszcze czekajcie, bo ja jeszcze chciałam kobietki przebrać. Dobra. Też im damy oczywiście te czapeczki. Tak. Tutaj. Też macie te kurtki. No to super. Też im damy. A tu może spódniczkę damy, co? Tom? Albo te spodenki. Co? Może damy im te spodenki. Trampki. Sama nie wiem, spodenki czy spódniczka? Albo z takich. Może spódniczkę im damy. Dobra, niech jest. I trampki. A, czekajcie, bransoletkę. Tych bransoletek i tak nie widać, no ale... Ale im dam. Tamtym chyba dałam te. Właściwie co to za różnica, dobra. Coś na szyję? Chyba nie. Nie, okej. A może im damy leginsy? Te na przykład. Co wy na to? Niech mają, co? Tak imprezowo. Dobra, i jeszcze tylko wiecie, co zobaczę? Ile kosztuje zwiększenie ten członków? O, no okej, kupimy to. Bo weźmiemy sobie jeszcze może jakąś kobietkę zaprosimy. A może ją przekonamy, co? Ukradniemy im członków klubu. Zaproś do klubu, zobaczymy. Chociaż my się nie znamy w ogóle, no ale. Dobra. No. Jak tam? Jej, udało się! No to słuchajcie, moi drodzy. No ale to przebierz się. Czemu się nie przebierzesz? No, okej. W takim razie oczywiście nie może zabraknąć tańca klubowego. Czekajcie. Dobra, już jestem, wybaczcie telefon. Okej. No, uwaga. Ja, zobaczcie, jak to mega wygląda, jak jest tyle osób i wszyscy tak fajnie ubrani, co? Julka. Dobra, chwila. Tak, teraz jeszcze mi się włączył alarm. Masakra. Jeszcze raz. I raz, i dwa. Super. Strasznie mi się to podoba. Zobaczcie. Pięknie. Mega to wygląda. Jakby takie były fajne, wiecie, konkursy między klubami, nie? Żeby tak wszyscy mogli ze sobą rywalizować. Super byłoby. O kurczę, Julka, idź.
No i super. Tylko trochę jest bez sensu to. Że na przykład nie możemy. A możemy! Myślałam, że my nie możemy tutaj ustalać tych zajęć. Słuchajcie, możemy. Okej. Wybierz akcję, zobaczymy, co my tu moglibyśmy jeszcze sobie wybrać. Jedzenie i napoje, sztuka i muzyka. Tańczenie to my tu mamy, no nie? Zajmę się DJ-owaniem. Słuchaj muzyki. Zainteresowania. To nie. Zabawa i gry. Tutaj nie ma za bardzo gdzie pograć w sumie. Towarzyskie. Zachowuj się przyjaźnie. A możemy dać w sumie do wszystkich. Okej. Jeszcze zobaczymy, co tutaj jest. Całość. Nie, ja nie chcę takich, wiecie. Romantycznie też nie, poza domem. Używaj skoczni, damy. I co tu jeszcze mam? Chociaż to tak... No, może to zmienię. Zaraz zobaczę, co tu jeszcze w ogóle jest. Czekajcie. Zajęcia dla dzieci, zajęcia domowe. Nie, tutaj nie ma nic tak naprawdę. I drinki im damy, o. Okej, okay, a czego nie można, słuchajcie? Bo tu nie ma nic. Może tu coś, czego nie można. Zachowywać się podle. Dotyczy nikt, jak to? Dobra. Złośliwie. Nic takiego tu nie ma, powiem wam. Dobra, wiecie co, na razie to zostawię. Bo... Punkty klubowe... No i dobra. Czekajcie, tylko na zaproszenie. Tak, tylko na zaproszenie. To co to jest? Drugi lub wyższy poziom umiejętności tanecznych. Tu jeszcze coś możemy dodać. Wiek. Stan cywilny, stan finansowy, cecha. Nie, chyba nie będziemy tu wymyślać. Nie, dobra, na razie to zostawię, słuchajcie. To jeszcze się tym pobawimy później, bo... Cały odcinek mi na tym zejdzie, słuchajcie. Mogłabyś coś zjeść. Poproszę o chipsy? Nie. To jak już tutaj jesteś, to zamów. Boże, jaki tu bar brudny! No i nie da na mnie.
Minoj! Mało Smitha! Yalee! Move my dorsal! No w końcu! Weź porcję razem, weźcie sobie, jak już kupiłam, bo i tak tego nie zabiorę do domu. No i co, nie chcecie? No to nie. Nie, to nie. A mogę zabrać? Nie, nie mogę. Czemu nie mogę? Nie mogę. Szkoda. A my mieliśmy drinki pić, prawda? Zamówimy sobie jeszcze drinka. Ulubionego, zobaczymy, jaki jest jej ulubiony. O ile nam poda. Aha, gdzieś to wylała. Że ona jest zmęczona. Wypij. To jest twój ulubiony drink? Owocowy napój musujący. Okej. Skoro tak lubisz. No i dobra. Patrzcie, tu wszyscy są na dole. Tańcz razem, chodźcie potańczyć. A no już więcej nie ma, widzicie? No trudno. Praw humor. Ej, a jest tutaj ten nasz żak? Patrzcie, nie ma go chyba, co? Czy jest? Jest! Ej, a może poflirtujemy z nim i zobaczymy, czy tamten cokolwiek w ogóle na to powie. Flirtuj. Wymieni się numerami. Zobaczcie, on ma to gdzieś, totalnie. Chociaż, czekajcie, czekajcie, coś się obraca. A? Co? Widzisz, widzisz? Popraw mu humor. Ej, teraz wygląda trochę lepiej, nie uważacie? Czekajcie, przyjrzyjmy się im, który fajniejszy. Jak myślicie? Mnie się bardziej ten podoba. Chyba. No ale teraz wygląda od razu lepiej. Tak mi się wydaje. Rozmawia o stylach tańca. Pochwal strój, tak. Dobra. Słuchajcie, kończymy. Także jak zawsze na koniec. Taniec grupowy, obrót, klaps, kip. Proszę bardzo. Zapraszam wszystkich do tańca. No i fajnie. Julka jest liderką klubu. Mamy obydwu facetów. Właściwie no to jest więcej facetów, ale dwóch, którzy nas interesują w klubie. I zobaczymy jeszcze, jak to wszystko się rozwinie. Kogo Julka wybierze tak naprawdę. O, ona już idzie. No dobra. Także no cóż, kochani, na dziś się już z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ja dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Jutro, słuchajcie, będzie filmik informacyjny dotyczący przerwy tej świątecznej, także zapraszam was jutro, byście sobie posłuchali, jak to teraz będzie wyglądało przez te dwa tygodnie świąteczne. Także no, jeszcze raz ja wam dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!